uroczystość wręczenia złotej płyty, a właściwie złotych płyt Eleni. Prosimy bardzo, przedstawicieli polskich nagrań Kroniki. Są to, proszę Państwa, krzyżowe płyty. To jest rekord Polski. Brawo dla Państwa, nie dla mnie. Dzień dobry. Złota płyta od polskich nagrań dla Eleni. Gratuluję. Dziękuję i bardzo. I życzę, by nowa płyta przyniosła również złotą płytę. Jest! Są to dwie złote płyty, nagroda Państwa, fundowana przez Kronik dla Eleni. O rany, jak ja mam to zadać? Dziękuję się. Jak to umiesz teraz? Ja pokażę, tak? Jest jedna. Proszę Państwa, polskie nagrania sprzedały się. Są czy zwykłe? Ogromne. Bardzo dziękuję. A przede wszystkim powinnam podziękować Państwu, bo przyczyniliście się do tego, że ja te płyty otrzymałam. Bardzo dziękuję. Eleni, stała się rzecz wspaniała. Myślę, że dla piosenkarza na pewno. Otrzymałaś aż 3 złote płyty. Czy inaczej odbiera się 1 złotą płytę niż 3? No, gdybym otrzymała 1 złotą płytę, na pewno byłabym też szczęśliwa bardzo. A otrzymując 3 złote płyty, jestem bardzo szczęśliwa. I wydaje mi się, że to jest podsumowanie mojej 12-letniej pracy na estradzie. Bardzo dziękuję przede wszystkim publiczności, która w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że otrzymałam te złote płyty. A ile masz płyt złotych w swojej szufladzie, bo to zdaje się trzyma w szufladzie albo wiszą na ścianie? Pierwszą złotą płytę otrzymałam w 1983 roku, a w tej chwili dodajemy te 3, więc w sumie mam 4 złote płyty. Czy jesteś mężatką? No, mężatką jestem już od 11 lat. 11 lat, to było 5 czerwca, pamiętam jak dziś. Chciałabym tutaj powiedzieć, że wszyscy twierdzą, że moim mężem jest Kostas Dzokas. A ja chciałabym zdementować tę plotkę, bo ta plotka obiega już całą Polskę. Ja już mam trudności z tym. No więc moim mężem jest brat Kostasa, Fotis Dzokas. I jesteśmy sąsiadami z Kostasem. Mamy te same nazwiska, więc widocznie to spowodowało, że Kostas został moim mężem. Jest Afrodytka, która chodzi do 4 klasy. Jak do tej pory uczy się dobrze, stała się taką samodzielną dziewczynką, ale opiekę nad nią sprawuje w tej chwili żona Kostasa i ona mi bardzo pomaga w tym i jej córki także. Czy Afrodyta będzie śpiewać? No, z tym śpiewaniem to ona raczej nie chciałaby. Powiedziała mi ostatnio, że no wiesz, mamusiu, ja nie chcę zostać piosenkarką, a to dlatego, że jeżeli ja, mówi, założę swoją rodzinę i będę miała swoje dziecko, to dziecko nie będzie miało tej mamusi za często w domu. Ja więc no, rezygnuję z tego zawodu. Ale ona ma zdolności plastyczne, więc nie wiem, może pójdzie w tym kierunku. Eleni, czy masz rodzeństwo, bo jest was Greków, bo można mówić o tobie jako o Greczynce, prawda, czy o Polce? Ja jestem Greczynką, ale urodziłam się tutaj w Polsce, w miejscowości Bielawa. Czyli jesteś bogatsza od nas, bo masz 2 ojczyzny. Tak, mam 2 ojczyzny, które kocham jednakowo. To dlatego, że tak, tutaj urodziłam się, wychowałam się, chodziłam do szkoły. W tej chwili tutaj pracuję. Istnieje dla publiczności polskiej, bo w Grecji jeszcze nie jestem znana, a do Grecji wyjeżdżam jedynie na wypoczynek. Do rodziny, prawda? Tak, do rodziny. Bo część rodziny jest w Grecji. Tak, część mojego rodzeństwa wyjechała, ale odwiedzamy się wzajemnie i no, muszę powiedzieć, że jest nas 8. 4 siostry i 4 braci. Ja jestem najmłodsza. Wszystkie piosenki, które śpiewasz po polsku, greckich niestety nie rozumiem tekstów, wszystkie piosenki, które śpiewasz po polsku są piosenkami o miłości, o kochaniu. Czy bierze się to stąd, że jesteś tak szczęśliwa w małżeństwie, czy po prostu uważasz, że
tego oczekuje od ciebie słuchacz i tak trzeba śpiewać. Ja od samego początku w moim repertuarze były piosenki w tym stylu. Ja po prostu z natury jestem romantyczką i bardzo lubiłam ten gatunek muzyki. I zaczynając i nie wiedząc o tym, dokąd dojdę i jak to się wszystko rozwinie, ja po prostu już kochałam tego typu piosenki, czyli nastrojowe, romantyczne, o miłości, o radości, o nadziei. Zresztą w piosenki w języku greckim też w tych piosenkach jest dużo, dużo właśnie tematem jest zawsze miłość. Bo ja uważam, że ten temat jest nie do wyczerpania, a że jest podawany w różny sposób, może bardziej prosty, może bardziej bezpośredni, to nie uważam, że to jest banalne i że to jest niedobre. Są piosenki o miłości, które są podawane w inny sposób, bardziej może trudny i mniej zrozumiały. Ja uważam, że trzeba to robić jak najprościej. Jeszcze nie